Czy może pytania z sali, proszę Państwa? Proszę bardzo, zapraszam tutaj bliżej do mikrofonu i przed kamerę, ale zanim to nastąpi, pozwolę sobie zadać pytanie od pana Andrzeja Janczury, który tutaj całą sekwencję pytań przysłał drogą mailową, ponieważ jesteśmy oglądani cały czas. I może zanim pan będzie uprzejmy przejść, to ja zadam te pytania w proszę takim bardzo trybie, w jakim zostały tutaj napisane. Najpierw taka uwaga dość ciekawa. Młody Karol Marx napisał o Konstytucji 3 maja. Na tle austriacko-prusko-rosyjskiej barbarii jedyne dzieło wolnościowe, jakie Europa Wschodnia samodzielnie stworzyła. To już o opinii nie będę pytać, natomiast dalej trzy pytania pod rząd. Czy istniała możliwość powstania koalicji państw z Rzeczpospolitą, która by uratowała Polskę przed rozbiorami? To jest pierwsze. Czy rozbiory Polski uratowały francuską rewolucję przed wojną z koalicją Austrii, Prus i Rosji i klęską tejże rewolucji francuskiej? I ostatnie pytanie, takie bardziej ogólne na marginesie. Która szkoła jest panu profesorowi, to nie trudno chyba się domyślić, panu profesorowi bliższa, krakowska czy warszawska, jeśli rozpatrujemy przyczyny upadku Rzeczpospolitej w XVIII wieku? To może tyle. Bardzo dziękuję. To spróbuję odpowiedzieć, bo to trzy duże pytania. Nie nawiązuję nawet do pierwszej uwagi o Marksie. Notabene Helena Michnik, matka Adama, wydała rękopisy Marksa dotyczące kwestii polskiej. I to bardzo pożyteczna książka, bardzo dobra książka. Tam jest wiele takich fascynujących uwag. Między innymi ta uwaga może, moim zdaniem, najbardziej trafna. Odbudowanie niepodległej Polski oznacza zniszczenie imperialnej Rosji. Dobry autorytet, Karol Marx stoi pod tym zdaniem. Ale wracając do pytań. Pierwsze, czy można było zbudować koalicję z udziałem Polski, która obroniłaby Polskę przed rozbiorami? Niestety Polska była przedmiotem polityki międzynarodowej w tym czasie. Dojście do roli podmiotu, czyli można powiedzieć siły sprawczej jakiejś koalicji, kogoś, kto jest równym partnerem w koalicji, kto ją organizuje, wymagało, no można powiedzieć, cudu wewnętrznej reformy, dodania siły Polsce, której Polska jeszcze w tym momencie nie miała. A więc Polska mogła tylko mieć nadzieję na włączenie się do koalicji, która mogła wystąpić przeciwko Rosji, ale Polska mogła być co najwyżej członkiem podporządkowanym takiej koalicji, kolejnym przedmiotem takiej koalicji. Na tym polegała tragedia położenia Polski w drugiej połowie XVIII wieku. Była tylko taka nadzieja i ona towarzyszyła zarówno Barżanom, jak i jeszcze bardziej świadomie części opinii wspierającej Konstytucję 3 maja, zwłaszcza kiedy przyłączy się do tej opinii Ignacy Potocki i inni statyści związani z obozem królewskim już w samym maju 91 roku, to było przekonanie, że kiedy ta wojna wybuchnie, Polska się będzie reformowała, to stopniowo Polska stanie się takim pełnoprawnym członkiem koalicji. Kogo Polska mogła mieć za koalicjanta? No, stałym koalicjantem mogła być Turcja. I Barżanie pierwszy swój list, można tak powiedzieć, dyplomatyczny wysłali do Hana Krymskiego, a za jego pośrednictwem do sułtana tureckiego, że wy jesteście następni na liście rozbiorów, na liście zagłady, którą wam niesie Imperium Rosyjskie, więc naturalnie musimy współpracować ze sobą. Później miałem kiedyś okazję, chyba no nawet kiedyś tutaj Państwu mówiłem, rozmawiać z historyczką z Turcji, z Ankary, która zaczyna dopiero badać jakby te stosunki turecko-polskie w XVIII wieku i mówiła, ile jest dokumentów świadczących o zainteresowaniu strony tureckiej wtedy, wciągnięciu Polski do realnego sojuszu. Polska nie bardzo mogła sobie pozwolić na to, bo od tego były tutaj wojska rosyjskie, żeby nie pozwolić Polsce na realne zawarcie sojuszu z Turcją. Kolejnym potencjalnym koalicjantem była Austria. Dlaczego? Bo Austrii zależało na odzyskaniu Śląska z rąk pruskich. Prusy zabrały gwałtem wojną Śląsk Prusom, Austrii, przepraszam, w 1740 roku, 1742.
No i to była bardzo bolesna strata dla Austrii. Stąd można było pozyskiwać Austrię przeciwko Prusom. Przeciwko Rosji już nie bardzo, bo no właśnie Austria liczyła, że z Rosją może uda się przeciwko Prusom coś zwojować. Ale teoretycznie była Austria tutaj potencjalnym sojusznikiem. No i oczywiście Francja. Francja, która budowała od początku XVIII wieku tak zwaną barrière de l'Est, czyli barierę wschodnią, ścianę wschodnią, kordon sanitarny, jak to zostanie nazwane już w XX wieku, a mianowicie zespół państw słabszych, znajdujących się w defensywie, od Szwecji przez Rzeczpospolitą ku Turcji, które miały wspomóc Francję przeciwko wschodzącemu mocarstwu, przeciwko Rosji i przeciwko Austrii także. To była koncepcja strategiczna polityki francuskiej przez większą część XVIII wieku. No ale oczywiście byliśmy wtedy skazani na rolę pionka w polityce francuskiej, trzeciorzędnego pionka. No i najmniej pewny sojusznik, właściwie nigdy sojusznik, a tylko obiekt nadziei polskich, Anglia, która broniła konsekwentnie Turcji przed Rosją, bo zależało jej na obronie swoich szlaków komunikacyjnych wiodących do Indii i do Azji dalej. Stąd Turcja była ważna. Rzeczpospolita nigdy ważna dla Anglii nie była. To tyle, jeśli idzie o kombinacje dyplomatyczne, w których Polska mogła występować w XVIII wieku. Szwecja była podporządkowana Rosji. Wyrwała się z rąk rosyjskich częściowo w latach 70., a na dobre dopiero właśnie w tej wojnie, o której mówiłem, 1788-90. Dlaczego się jej udało? No bo była zupełnie gdzie indziej położona geopolitycznie niż Polska. Prosta odpowiedź na to pytanie, ale była tak samo uzależniona w pierwszej połowie XVIII wieku jak Polska. W tymi samymi metodami, dwa stronnictwa walczące ze sobą, kapelusze i czapki, wzajemnie się nienawidzące, odwołujące się do Rosji. Także oczywiście Szwecja mogłaby być sojusznikiem Polski, tylko sama była no, przerażona sąsiedztwem z Rosją. Na pewno za Polskę by nie Szwedzi nie umierali, bo no, byli zbyt przerażeni sąsiedztwem i panowaniem rosyjskim nad sobą. Następne pytanie dotyczyło rewolucji francuskiej. No rzeczywiście pewną rolę odegrał zwłaszcza moment powstania kościuszkowskiego, do pewnego stopnia także wojny 1792 roku, kiedy siły rosyjskie i pruskie zostały podzielone, to znaczy rosyjskie w ogóle jeszcze nie poszły na zachód przeciwko rewolucji francuskiej, którą Katarzyna chciała zwalczać jak najbardziej, no a pruskie, zwłaszcza w momencie powstania kościuszkowskiego, no jak wiadomo, zostały użyte na Warszawę, a później, kiedy wybuchło powstanie w Wielkopolsce, czasem zapomniane, ale było powstanie wielkopolskie w 1794 roku, które uratowało na kilka miesięcy Warszawę. Dąbrowski wtedy ruszył właśnie, Jan Henryk Dąbrowski, na północ, zdobył Bydgoszcz wtedy na Niemcach. To powstanie oczywiście dodatkowo jeszcze spowodowało, że siły Królestwa Pruskiego nie mogły uderzać wtedy na Paryż, musiały skupiać się na Polsce. W tym sensie to oczywiście było bardzo korzystne dla Francji roku 92, odpowiednio i 94. Austria natomiast, przypomnę, nie wzięła udziału w drugim rozbiorze Polski. Dlaczego? Bo walczyła z Francją wtedy. Także no, nie skorzystała na tym specjalnie. Ale sobie powetowała w trzecim rozbiorze bardzo hojnie. Nie wiem, czy to były... A, no to, żeby nie przedłużać, warszawska. Proszę. Cieszę się, że mogę zadać pytanie profesorowi. Jestem nauczycielem filozofii i zajmuję się także filologią klasyczną. Maturę z filozofii debiutowała w 2009 roku, którą to podjąłem, a przez to udałem się na studia filozoficzne. Co by nie nastąpiło bez wpływu nauczycieli z liceum, zwłaszcza latynisty oraz etykowi, który prowadził także koło z filozofii. Biorąc te doświadczenie za punkt wyjścia, co profesor sądzi o pomyśle realizowania pro publico bono kół zainteresowań z filozofii, by wpierw poprawić frekwencję uczestników zajęć z etyki, a dalej wnieść oddolnie, bo pod wpływem zainteresowania, zajęcia z filozofii. Pytanie drugie z trzech. Doktor Jan Kwapisz w swoim artykule
na JOWS podsumowuje kondycję nauczania języków klasycznych wcale nie lepiej. W 2006 zniknęła matura z języka greckiego i kultury antycznej. W obawie, by los nie podzieliła matura z filozofii, matura z języka łacińskiego i kultury antycznej, czy nie rozwiązaniem byłoby scalić wysiłki i za jednym razem, via filozofia i łacina, wskrzesić starogrekę? Czy w ogóle wyobraża sobie profesor, iż nastąpi powrót matury ze starogreki? Oraz pytanie trzecie. W 1948 roku Jakub Berman usuwa obowiązkową propedeutykę filozofii ze szkół średnich. Podsumowując, czy opór, no bo skoro filozofia po dziś dzień nie odzyskała należnego sobie miejsca w toku edukacji, stąd mówię o oporze, dewastacji wynikającej z pauzy, co mogę zrobić jako nauczyciel, by nie poddać się zbyt prędko, mierząc się z opieszałością, czy po prostu ze złą wolą, tudzież naiwnością. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ja może bardzo. Króciutko tylko nawiążę. Moją matką chrzestną była łacinniczka, ucząca także greki w liceum krakowskim, więc nie mogę nie poprzeć pana postulatów, żeby bronić statusu języków klasycznych w polskich liceach. I bardzo ubolewam nad systematycznym ograniczaniem ich miejsca. A dam jeden przykład. Wiecie państwo, który kraj wygrywa we wszystkich statystykach i testach związanych z mierzeniem sukcesów edukacyjnych? Finlandia. I wiecie państwo, jaki jest kraj na świecie, w którym jest całodobowe radio informacyjne w języku łacińskim? Finlandia. Nie miałbym nic przeciwko temu, jakby pan zorganizował całodobowe radio w języku łacińskim w Polsce. Najlepsze są oddolne inicjatywy. Panie profesorze, wydaje mi się, że na dzisiejszym wykładzie nie dość jednoznacznie usłyszałem pańską opinię na temat sukcesu Katarzyny Wielkiej, która doprowadziła do rozbioru. I tu gdzieś chyba wcześniej słyszałem taką wypowiedź. Profesor mówił, że to raczej był cel. A relatywnie niedawno czytałem książkę bardzo młodego historyka, Jakub Witczak bodajże, Sarmacki republikanizm. I w tej książce postawiona została teza, że to jest jej wielka porażka. No i chciałem zapytać, co profesor o tym sądzi. Nie, to przepraszam, widocznie nie dość jasno się wyraziłem, bo też nie było moim celem analizowanie polityki Katarzyny, tylko jakby sytuacji, przed którą postawieni zostali politycy polscy w XVIII wieku. Odpowiadając na pana pytanie ściśle, powiedziałbym, że zgadzam się z opinią, którą pan przedstawił. Zgoda na rozbiór Polski była porażką Katarzyny. Nie powiem klęską, ale porażką. Dlatego, że Katarzyna świadomie chciała kontynuować program Piotra I, uzależniać całą Polskę. Nie udało się. Nie udało się, Polska okazała się nie do kontrolowania. I jedni właśnie na tej podstawie wysnuwają wniosek. Szkoda, że okazaliśmy się nie do kontrolowania, bo Polska byłaby dalej pod panowaniem rosyjskim, ale cała. No, ale są tacy, do których ja się zaliczam też, którzy mówią, to, że Polacy się zbuntowali przeciwko stałej kontroli rosyjskiej, było lepsze niż zgoda na upodlenie i stopniowe wyniszczenie polskości, przekształcenie jej w rosyjską prowincję stopniowe, w całości. Główną rolę inicjującą w rozbiorze miał Fryderyk, ale zgoda należała do Katarzyny. Katarzyna uznała w pewnym momencie, że musi ustąpić Fryderykowi, to było w 71 roku, bo prowadzi wojnę z Turcją, nie może sobie poradzić na drugim froncie z Polską, więc już trudno, niech Fryderyk bierze. To była raczej porażka jej. Uznała, że trzeba się podzielić. Jak się trzeba z kimś podzielić, a chciało się mieć całość Polski, no to jest chyba porażka. Więc najkrócej mówiąc, przychylam się do opinii, którą pan zacytował. Jest to także moja de facto opinia, może nieprecyzyjnie się wyraziłem w czasie wykładu. Proszę bardzo. Panie profesorze, chciałbym przede wszystkim podziękować panu za trud wkładany w przekazywanie wiedzy nam, rodakom. A pytanie jest takie, właściwie pojęcie zdrady targowickiej jest nam wszystkim znane. Natomiast chyba mniej znane jest pojęcie klątwy targowickiej.
Czy coś na ten temat pan profesor mógłby powiedzieć? Nie do końca rozumiem, gdybym zechciał pan sprecyzować, bo nie wiem, w jakim znaczeniu pan o to pojęcie pyta, klątwy targowickiej. Ja spotkałem się z tym, czytając książkę Franciszka Starowiejskiego, jego biografię właściwie, taką coś w rodzaju biografii. I on kilka zdań poświęcił temu, że w odniesieniu do czynnych uczestników zdrady targowickiej jest pojęcie klątwy targowickiej, to znaczy czynnych uczestników miało dotknąć to, że przez 7 pokoleń w ich rodzinach nie będzie potomków płci męskiej. I tak było w jego rodzinie. Dziękuję. Wydaje mi się, że jako uogólnienie to jest chyba nie zupełnie słuszne. Przypomnijmy, że Konfederacja Targowicka była bardzo popularna. To było dziesiątki tysięcy ludzi, którzy się do niej przyłączyli, niestety. I no, wielu z nich dochowało się swoich potomków do dnia dzisiejszego. Myślę, że klątwa targowicka w cudzysłowie polega na czymś innym. Wielu z tych potomków, którzy żyją do dzisiaj, ma problem, przepraszam, że tak to kolokwialnie określę, z ustosunkowaniem się do dziedzictwa targowicy. Bo jednak stryjeczny pradziadek no, jakieś tam racje miał, prawda? Nie chcę wymieniać nazwisk, bo mógłbym wymienić nazwiska niektórych znakomitych historyków, którzy no jakby hamują się przed skrytykowaniem do końca tego tragicznego doświadczenia, jakim dla rzeczywiście wielu ludzi niekoniecznie złej woli było przystąpienie do targowicy. Hersztowie targowiccy, tak, ci na pewno zasługują, powiedziałbym, na klątwę w każdym sensie, kosakoscy. Prawda? Bo przypomnijmy, że ci, którzy pobiegli do Targowicy, znaczy do Petersburga i firmują swoimi nazwiskami tę straszliwą zdradę, czyli Seweryn Drzewuski, Franciszek Ksawery Branicki i Szczęsny Potocki, oni szybko przerazili się, jeśli można tak powiedzieć, konsekwencji tego, co się stało i wycofali się de facto. Oni nie działają w Targowicy dalej, przejmują tam rolę przewodnią jeszcze gorsi od nich, bo część z nich, jak Seweryn Drzewuski i Szczęsny Potocki, szczerze wierzyli w to, że Katarzyna pomoże zreformować, znaczy wrócić ustrój do starego. Absolutnie nie dopuszczali myśli, że będzie rozbiór, byle tylko dopiec królowi, byle zniszczyć projekt reform. To już dobra Katarzyna nam jakoś pomoże. Okazali się straszliwie naiwni i straszliwie szkodliwi. Nie byli w punkcie wyjścia zdrajcami. Natomiast w ślad za nimi poszli ludzie, niektórzy, tacy jak kosakoscy, no niewątpliwie do szpiku kości, zdradzieccy, nie mający żadnych ideałów, nie wierzący w żadne republikańskie ideały, wierzący tylko w prawo silniejszego, w tym przypadku Katarzyny. Ale niestety oni dochowali się potomków i dosłownie, i w przenośni. Podziękowanie od pana Andrzeja, internauty, za udzielone odpowiedzi, panie profesorze. To pierwsza tutaj uwaga. Refleksja na marginesie wydaje mi się no, w charakterze pytania. Trochę nie rozumiem, dlaczego pan profesor próbuje łagodnie obchodzić temat nieudolnego króla Stasia, który był największym nieszczęściem naszych dziadów i głównym przyczynkiem upadku Rzeczpospolitej. Tu wprost pan Rafał Węgrzyn tak to formułuje. Może słówko na ten temat? Oczywiście. No to jest właśnie jeden z tych elementów sporu. Ja nie rozstrzygam tego sporu, bo są argumenty za i przeciw. Ja przypomnę, że najsilniejsze argumenty w obronie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przytaczają, no można powiedzieć, najbardziej autorytatywni historycy, którzy zajmują się tą epoką. Wymienię tylko Emanuel Rostworowski, Jerzy Michalski, Zofia Zielińska, Richard Butterwick. To są niewątpliwie najwybitniejsi historycy z żyjących albo niedawno zmarłych, którzy zajmują się tą epoką i wszyscy są zgodni, że należy raczej króla bronić niż potępić. Nie w każdym aspekcie, nie w każdym posunięciu są decyzje króla nie do obrony. Abdykacja, przystąpienie do targowicy to były straszne, nie dające się odpokutować błędy. Po drugiej stronie mamy Jerzego Łojka. Z jego, można powiedzieć, historiografią na pograniczu publicystyki historycznej, która znajduje bardzo wielu zwolenników, ale która nie ma tego ciężaru gatunkowego, przepraszam, że tak to powiem trochę jak tym razem ktoś z cechu historycznego,
co książki jego oponentów. Po prostu oni dużo lepiej znają źródła i w związku z tym niuanse historyczne. I oczywiście pozostaje zawsze kwestią do rozstrzygnięcia, czy wystarczy nam do oceny historycznej ogólny obraz. Może trzeba się odsunąć właśnie od lasu tych faktów, żeby zobaczyć jego kontur i ocenić na tej podstawie. Jednak przyznajemy, że Stanisław August Poniatowski strasznym królem był, no bo kończy się na nim Rzeczpospolita. Czy zbliżamy się do tego lasu, zagłębiamy się w te fakty i widzimy, no tutaj było takie rozdroże, tam takie, on wybrał mniejsze zło. Tak robią zawodowi historycy i trochę ich rozumiem, bo też jestem zawodowym historykiem, więc dlatego nie potrafię tak jednoznacznie zabrać głosu w tej sprawie, za co przepraszam tych, którzy chcieliby potępić do końca króla Stanisława. Jeszcze nakłada się na to dla nas warszawiaków plan Zamku Królewskiego, którego nawiedzanie potęguje chwałę ostatniego króla Rzeczpospolitej. Nie sposób jest nie zwiedzać zamku, nie zachęcać do tego młodzieży, a to jest właśnie ten kierunek budowania jednak mitu. To tu tylko nawiążę, no, wystąpię w roli adwokata diabła, a raczej tym razem prokuratora króla Stasia. Jerzy Łojek użył trafnej tutaj metafory. Może był dobrym ministrem kultury, może najlepszym, ale nie przyjął funkcji ministra kultury, tylko króla. To jest inna odpowiedzialność. Jako minister kultury zasługuje na wszelkie pomniki. Jako król, no, chyba nie zasługuje na miejsce na Wawelu. Więc no, nie chcę powiedzieć, że dobrze, że leży gdzie leży, ale w każdym razie są powody, żeby nie leżał na Wawelu. Czy ktoś z Państwa jeszcze, ostatnie pytanie mamy, bardzo proszę, 5 minut na pytanie i odpowiedź. Mówił Pan o pruskich komorach celnych na Wiśle. Czy to chodzi o zamknięcie, zareglowanie transportu Wisłą do Bałtyku i w którym momencie myśmy stracili kontrolę nad naszą spływem, powiedzmy, Wisłą i nad naszymi kwestiami celnymi? Dziękuję. Oczywiście w pełnej skali nastąpiło to po rozbiorze. Dopiero, znaczy po pierwszym rozbiorze, no bo wtedy górny bieg, znaczy przepraszam, bieg Wisły, dolny bieg Wisły przejęli Prusacy. A więc w okresie po 1773 roku no, ten chwyt za gardło Rzeczpospolitej stał się rzeczywiście bardzo dotkliwy. Natomiast wcześniej już oczywiście próbował Fryderyk różnymi metodami Polskę rujnować gospodarczo, ale tutaj chyba bardziej dotkliwe było zalewanie Wielkopolski i Prus Królewskich fałszywą monetą. Natomiast komory celne to jest problem tego, no można powiedzieć, dwudziestolecia między pierwszym a drugim rozbiorem. Panie profesorze, może w takim razie wykorzystam 2 minuty, które zostały i pozwolę sobie zadać swoje pytanie, nawiązujące do finału wykładu. Mianowicie, czy przyszedł czas i moment, a może trzeba przygotowywać tę chwilę, ażeby Polska doczekała się nowej konstytucji w trakcie naszego życia, po tej zmianie, która zaistniała i która także może być interpretowana jako prawdziwe wybicie się na niepodległość? Ja myślę, że to jest bardzo głęboka potrzeba, ale przez jej głębie nie wydaje mi się, żeby należało ją realizować bardzo pośpiesznie. To znaczy być może potrzebne byłoby powołanie specjalnej konstytuanty, a nie powierzanie tym samym posłom, którzy zostali wybrani nie dla uchwalania nowej konstytucji, tylko dla uporządkowania bieżących spraw Rzeczpospolitej, bardzo ważnego. Wydaje mi się, że może tego rodzaju refleksja, która by prowadziła do powołania specjalnie wybranej reprezentacji ludzi, którzy zajęliby się nie bieżącymi sprawami, ale przygotowaniem ustroju Rzeczpospolitej, nawiązującego do tradycji, a otwartego na wyzwania XXI wieku, nie wejścia do Unii Europejskiej, jak była przykrojona Konstytucja 97 roku, co było ważne, można dyskutować dobre czy złe, ale było wymogiem chwili, na który zareagowano lepiej czy gorzej. Teraz no niewątpliwie widać, że Unia Europejska nie jest horyzontem, nie jest końcem historii, tylko historia toczy się dalej, a więc trzeba się zastanowić, jak ta konstytucja Polski, by najlepiej służyć jej obywatelom, powinna zostać napisana. Może krótsza, oczywiście im krótsza, tym lepsza, tak myślę, ale do tego są potrzebne naprawdę najtęższe umysły,
a niekoniecznie takie, jakie widzimy dzisiaj w Sejmie, czy zwłaszcza po 18 grudnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy za spotkanie, za wykład, za wspaniały początek nowego roku. Dzięki panu profesorowi.